Tomek Zacharczuk, witam w naszym programie Puls Giżycka. Dzisiaj gośćmi są przewodnicząca Rady Miasta, pani Małgorzata Czopińska. Witam pani Małgosiu. Dzień dobry. I radny miejski, pan Cezary Biurkowski. Witam panie Czarku. Witam panią przewodniczącą, witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy i telewizów. Dzień dobry. Rozpoczynamy Puls Giżycka, kolejne nasze wydanie naszego weekendowego programu. Na początek 13. sesja Rady Miasta. Podczas ostatniej sesji, dość spokojny chyba można powiedzieć, bo 13 uchwał przeszło, dwie zostały wykluczone z porządku obrad. Natomiast nie przeszła jedna uchwała. Był to projekt w sprawie zbycia nieruchomości, był to projekt numer 10, który nie przeszedł. Pan, panie Czarku, był dość mocno zaangażowany w dyskusję nad tym projektem. Proszę nam nieco przybliżyć, do czego dotyczył ten projekt i skąd taka żywiołowa dyskusja wokół niego. Faktycznie, 13. sesja, 13 projektów uchwał, czyli dwie trzynastki, czy szczęśliwe, czy nie. Niech to ocenią mieszkańcy, natomiast zainicjowałem tę dyskusję faktycznie przy projekcie uchwały numer 10 w sprawie przeznaczenia na poprawę warunków zagospodarowania części działki przyległej do nieruchomości na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego z ulicą Warszawską. Chodziło tutaj o 68 metrów kwadratowych fragmentu drogi dojazdowej do, z tyłu do tychże nieruchomości. To jest sklep rybny i te sklepy, które zajmują się sprzedażą RTV AGD. Byłem przeciwny temu. Po pierwsze, z bardzo prozaicznego powodu, leży to tuż przy parkingu i wnioskujący właściciel, czy okazało się, że dwóch właścicieli tejże nieruchomości chcą poprawić sobie funkcjonowanie działalności gospodarczej, żeby mieć własny dojazd. No, kłóciło się to z tym, co jest obecnym stanem faktycznym, bo tam dojazd jest w zupełności, jak pamiętamy jeszcze niedawno, jakieś dwa tygodnie temu, można było tam spokojnie wjechać bezpośrednio z ulicy Dąbrowskiego. W tej chwili został podniesiony krawężnik i chodnik, ale od tyłu, od strony biurowca PZU, tak można powiedzieć, na wysokości sklepu rybnego, jest w zupełności prawidłowy dojazd. Druga sprawa, która już ma taki szerszy aspekt, to sprawa związana z powiększeniem ewentualnych miejsc parkingowych w tej części miasta. Tutaj od mniej więcej już prawie roku czasu ja osobiście, jak też i wielu mieszkańców, obserwujemy dosyć niepokojące zjawisko. Samochody mają problem ze znalezieniem miejsc na parkingu, tutaj naprzeciwko Orbisu, i zaczynają parkować na tej drodze wjazdowej na ten parking, właśnie na wysokości tychże nieruchomości. Stąd też pamiętamy, że tam w głębi, w drugiej części parkingu, na wysokości tych pawilonów w zabudowie szeregowej, są miejsca postojowe, parkingowe przeznaczone na autokary, autobusy prywatnych przewoźników, którzy obsługują tutaj naszych mieszkańców Giżycka, pragnących wyjechać za granicę, co to są to linie międzynarodowe. No i te autobusy mają de facto czasami problem z wjazdem tuż z ulicy Dąbrowskiego na parking, bo stoją po prawej stronie przy żywopłocie samochody. W toku dyskusji na sesji radni podnosili właśnie kwestię możliwości powiększenia tej drogi wjazdowej na parking o tą część, która jest w tej chwili fragmentem tej zielonej jakby zabudowy. No i zachowania w tym momencie i tak dalej możliwości dojazdu przez właścicieli tych nieruchomości, którzy wystąpili. Wynik głosowania był dosyć jednoznaczny, tylko 5 radnych poparło projekt uchwały, natomiast 11, jak dobrze pamiętam, było przeciwko. Czyli nie wystąpiły tutaj jakby żadne podziały polityczne, czy jak ktoś mógłby może odbierać, że ktoś z opozycji przeciwko projektodawcy, czyli pani burmistrz, coś wnosił, tylko radni wyraźnie dali sygnał, że nad tym miejscem warto się zastanowić, a tak naprawdę poprawienie warunków tejże nieruchomości osób prowadzących działalność o dojazd wcale nie musi nastąpić. Oni mają dojazd zapewniony. W tym momencie ja też dałem sygnał pani burmistrz, aby wsłuchując się w dyskusję przy tymże projekcie uchwały, planując budżet przyszłoroczny, bo jesteśmy w tej chwili na etapie takich już przymiarek do planów inwestycyjnych na przyszły rok, uwzględniła niewielkim kosztem, dosłownie będzie to paręnaście tysięcy złotych, powiększenie tej drogi dojazdowej i zwiększenie
i ilości miejsc parkingowych. I tylko taki cel mi przyświecał. Osobiście znam wszystkich właścicieli tychże nieruchomości, które tam prowadzą działalność, także to nie jest żadna moja antypatia czy sympatia do nich. Po prostu kierujemy się, czy ja osobiście kieruję się w tym momencie jakby takim dobrym ogólnospołecznym. No właśnie, chodziło tutaj o 68 metrów kwadratowych. Jeden z radnych, pan Wojciech Iwaszkiewicz, zasugerował nawet, aby wynająć tą powierzchnię na przykład reklamodawcom. Pani Małgosiu, jakie jest pani zdanie na ten temat? Projektodawcom, czy tym, którzy wnioskowali. Na przykład. Tak. Mhm. Znaczy ja bym przede wszystkim nie robiła bałaganu na tamtym terenie. Tam ktoś mówił o trochę może prześmiewczo, o garażach, natomiast chyba to jest lekka przesada. Tak samo z tymi miejscami na reklamę. Mhm. To jest centrum miasta i wydaje mi się, że, znaczy wydaje mi się, jestem pewna, szczególnie centrum miasta powinniśmy zagospodarowywać z głową. I ja rozumiem osoby, które wystąpiły z wnioskiem, dlatego że każdy przedsiębiorca chciałby zwiększać swoje możliwości, powiększać teren. I to jest dla mnie zupełnie zrozumiałe. Natomiast akurat w tym miejscu zgadzam się z argumentem Czarka, który mówił, że może zaistnieć konieczność poszerzenia drogi wjazdowej na parking. I dla mnie to było przekonywujące. Dlatego, że ta droga jest dosyć wąska, sama dosyć często tam parkuję i od czasu do czasu robi się korek, po prostu. I byłoby to pewne jednak zatarasowanie. Dlatego też centrum miasta jest tak ważnym, wręcz strategicznym miejscem na tym naszym niewielkim obszarze miejskim, bo ten nasz obszar jest niewielki, tak naprawdę my nie mamy możliwości powiększenia granic miasta, że to jest naprawdę z wielką uwagą powinniśmy podchodzić do takich wniosków. Podobne wnioski były wcześniej przyjmowane pozytywnie, tak. Natomiast na pewno wszystkie wnioski, które będą dotyczyły centrum miasta, na pewno będzie dosyć dużo dyskusji. Ale przy tej okazji chciałabym tutaj też nawiązać do tego, o czym powiedział mój kolega. Coś, co zauważam od kilku sesji, bardzo się z tego cieszę. W momencie, kiedy są projekty uchwał, które nie wzbudzają kontrowersji, które są oczywiste, które są potrzebne, wydyskutowane w trakcie prac komisji, to tak jak wczorajsza sesja powiedziała, nie ma zbędnej dyskusji, nie ma jakiegoś takiego sobie gadania dla gadania i coraz częściej takie uchwały przechodzą wydyskutowane, przedyskutowane na komisjach i na sesjach już takiej, powiedzmy, czczej gadaniny nie ma. Dyskusje są wtedy, to pokazała wczorajsza sesja, kiedy są kontrowersje, kiedy są różne zdania. Wczoraj też powiedziałam w trakcie sesji, że to dobrze, że mamy różne zdania. Jest to bardzo cenne, ponieważ właśnie wsłuchując się w tak odrębne zdania, można wypracować coś, co będzie bardzo pożyteczne. Nawet jeżeli się różnimy w patrzeniu na pewne elementy rzeczywistości, to dobrze, oby to było konstruktywne. I mam nadzieję, że tak jest, że zaczyna to być zauważalne. No rzeczywiście, to dało się zauważyć podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Zostawiam na chwilę sesję. Skoro wspomnieli już Państwo o centrum, to będę kontynuował ten temat. Mamy zmianę, będziemy mieć zmianę organizacji ruchu właśnie w centrum miasta. Trwa przebudowa placu Piłsudskiego, placu ulicy Warszawskiej, placu Grunwaldzkiego. Już mi się w placu pomyliły z tego wszystkiego. Ale może to jest nomen omen. Właśnie, może to trzeba. Pan być może wywołam remont placu Piłsudskiego. Plac Grunwaldzki i ulica Warszawska będzie zmiana organizacji ruchu. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o tym, jak ma przebiegać ten ruch. Jakie jest Państwa zdanie w tej kwestii? No właśnie. Znaczy, ja powiem przede wszystkim tak. Przyzwyczajamy się do wielu rzeczy, jest nam dobrze i buntujemy się, czy często nie podoba nam się to, co mamy zmieniać. Ja mam nadzieję, że to nowe, powiedzmy to nowe centrum, jednak ono będzie dużo bardziej nowoczesne. Ja spotkałam się z bardzo wieloma pozytywnymi opiniami, szczególnie osób, które przyjeżdżały w czasie wakacji, moi gości, którzy mówią, że no, widać pewną taką, pewną przestrzeń w tym, co się dzieje. Oczywiście pytanie, czy szkoda tego, co było, ponieważ no, jest to pewien układ urbanistyczny, który odziedziczyliśmy po przodkach. Z drugiej strony, gdybyśmy utrzymywali to wszystko, co po przodkach, nie zmieniając tego, no to trochę chyba żylibyśmy na etapie latarni gazowych.
ja mam nadzieję, że jednak no, pewne elementy zostaną, zostanie drzewostan, zostanie jednak cały plac, tylko będzie zmieniona organizacja ruchu. Ja jednak patrzę optymistycznie. My musimy się przyzwyczaić do tych zmian. Faktycznie te zmiany muszą nam służyć, bo mamy i więcej samochodów, i żyjemy już troszkę inaczej, ale ja zawsze też powtarzam, nie niszczmy wszystkiego. I mimo, że jest to pewna rewolucja, ja jednak patrzę na to optymistycznie, że przyzwyczajmy się i jednak w końcowym etapie będzie nam się to podobało. To jeszcze nie jest końcowy etap, a więc jednak ja zaczekałabym z oceną do tego momentu, kiedy to będzie ukończone. Panie Czarku? Mam identyczne zdanie, aczkolwiek lampy gazowe są sympatyczne. No też prawda, często tak, ładnie wyglądają. I ładnie wyglądają tak. W trakcie, jak obserwujemy teraz modernizację ulicy Warszawskiej i zbliżającej się modernizacji Placu Grunwaldzkiego i skrzyżowania z Unią Europejską o Alei 1 Maja i Olsztyńskiej, pewne elementy historyczne chociażby w oświetleniu zostaną podtrzymane. Z drugiej strony pamiętajmy o tym, że żyjemy w niesamowitym pędzie rozwoju cywilizacji. Ten rozwój cywilizacji oparty jest głównie na rozwoju motoryzacji. I tutaj, jak w soczewce u nas w Giżycku, wychodzi to, że musimy cały czas myśleć o poprawie tego ładu komunikacyjnego. Stąd te modernizacje skrzyżowań już zrobionych na terenie Giżycka, chociażby ronda nasze, prawda, na osiedlu, czy rondo przy Alei Wojska Polskiego i Moniuszki. Dalej idziemy w kierunku, czy staramy się iść zapewniając jak najwięcej miejsc parkingowych. Nie dalej jak przedwczoraj rozmawiałem z naczelnikiem Wydziału Komunikacji, który powiedział mi, że i w tym roku również są takie tendencje jak w latach poprzednich, że praktycznie co roku 2000 nowych samochodów jest rejestrowanych w powiecie giżyckim, więc to jest niesamowita rzecz, która od lat się zdarza. I popatrzmy na to, że w tej chwili w każdej rodzinie jest, przez mówię, tak, półtorej samochodu. Poza tym centrum nam się rozwija. Poza tym zrobiliśmy się coraz bardziej leniwi. Wygodni, tak. Dokładnie. Był dzień bez samochodu, jak, tak, na, tak, w dniu no naszej właśnie, ostatniej sesji. Czy państwo skorzystaliście z tego dnia? Tak, przyszedłem pieszo i byłem ten dzień od rana na nogach w tym dniu, więc samochód... To dobrze na linię robi? Myślę, że tak. Na linii i na trawienie. O właśnie. Tak. No, ale wieczorem po sesji, no niestety zadzwoniłem, syn po mnie przyjechał, bo już był... A, nie, ja jeździłam samochodem. Ale to już była końcówka dnia, tak, więc można było sobie pozwolić. Tak, już ciemno było, 19:30 i mam nadzieję, że niewiele osób zobaczyło. Ale to są te czynniki wszystkie, tak, prawda? Pamiętajmy, centrum nam się rozwija. Zobaczmy... przez pryzmat chociażby miejsca po Białystokrotce. Jeśli wokół tego nie zrobilibyśmy ładnego otoczenia, to czy przyszedłby inwestor i zainwestował, w tej chwili będzie tam się otwierała Galeria Batory. Z tyłu ma już własny parking. Myśmy jako miasto przeznaczyli ten teren właśnie pod potrzeby tego centrum handlowego. Pasaż nam się ładnie zaczyna otwierać. Mamy wokół pasażu już przygotowane ulice, tak? Więc też z miejscami postojowymi. Czas iść w kierunku kanału. I dobrze, że jest ta modernizacja ulicy Warszawskiej. Ja przypomnę, że jako radni miasta podjęliśmy uchwałę o przeznaczeniu tam bodajże ponad 800 tysięcy jako dofinansowania do... Nie pamiętam, ile do końca? Ale chyba... to nie była mała kwota, tak. Tak, to była niemała kwota na dofinansowanie jako udział miasta do tejże inwestycji. Osobiście cieszę się z tego, że będzie ład komunikacyjny i właściwie taki porządek w ruchu pojazdów tutaj od strony Kuchni Świata i byłego Carmenu. Dlatego, że to będzie ulica tylko z jednym wjazdem, czyli z wjazdem od strony Alei 1 Maja, tak, i wyjazdem w kierunku na Warszawską, z miejscami postojowymi po obu stronach. Czyli tak naprawdę parking przejezdny, można tak to określić. Tam będziemy mieć od strony banku, BGŻ-u, PKO i ruch dwukierunkowy. Tu będziemy mieć rondo na tymże skrzyżowaniu, gdzie tak naprawdę chociażby po godzinie 15, dzień powszedni, poza sezonem, tworzą się niezłe korki. Nie mówiąc już o tym, co w szczycie sezonu mamy w Giżycku. Myślę, że następnym naszym krokiem powinno być za moment określenie tego tak zwanego ładu komunikacyjnego, określenie naszych potrzeb, to o czym też na ostatniej sesji mówiliśmy. No i myślę, że nieuchronnym stanie się modernizacja ulicy Nadbrzeżnej, po prawej stronie, tutaj od strony Szkoły Podstawowej numer 4, żeby tutaj też zrobić, poszerzając ulicę, nowe miejsca postojowe.
musimy wychodzić naprzeciw i potrzebom własnym, i potrzebom tych, którzy do nas przyjeżdżają, bo ja też nie chciałbym, żeby przez miasto tylko przejeżdżali nasi goście. Chciałbym, żeby się zatrzymywali i tutaj korzystali z uroków naszego miasta, czy idąc na spacer, czy zachodząc gdzieś do sklepów coś kupić, czy też zatrzymując się w jakiejś kawiarni, restauracji, coś zjeść, bo tak naprawdę to nie tylko przydaje kolorytu naszemu miastu, ale i zostawiają ci ludzie pieniądze dla naszych tutaj przedsiębiorców, dla naszych mieszkańców. Jesteśmy skazani na modernizację. Są oczywiście ludzie, którzy są mocno emocjonalnie związani z pewnymi miejscami, no ale myślę, że ta strona edukacyjna przy wszelkich inwestycjach mocno zmieniających architektonicznie pewien ład, no jest bardzo potrzebna. Były, jak pamiętam na początku, pewne sygnały od części mieszkańców bloku przy Placu Grunwaldzkim, że są przeciwni budowie parkingu pod ich oknami, ale tak naprawdę tam cały czas, od lat był ten parking. W tej chwili będzie to może bardziej uporządkowane. Ja czekam z kolei na następny krok i to już będzie chyba krok nasz miejski, abyśmy w przyszłym roku po modernizacji tutaj tych ulic przystąpili do lepszego zadbania o wygląd samego Placu Grunwaldzkiego. Tam warto byłoby jeszcze bardziej uwidocznić te podświetlenia, które są, a które tak naprawdę zniknęły, a myśmy w poprzedniej kadencji niemałe pieniądze wydali na to, tylko to zniknęło zaraz. Nie wiem, czy za słabe, może trzeba było dokonać pewnego prześwietlenia drzew, przycinki i takiego, no wtedy uwypuklenia tego, co tam mamy, przy ładnym już oświetleniu Kościoła Ewangelickiego, przypomnę też wykonanego za nasze miejskie pieniądze, więc to centrum myślę, że w dobrym kierunku będzie nam się ładnie, estetycznie rozwijało. Ja chciałabym dodać akurat do tego, że w momencie, kiedy były może nie protesty, były uwagi mieszkańców Placu Grunwaldzkiego. Ale pisali listy do rady. Tak, to były protesty. Ja na tym etapie zaproponowałam, powiem szczerze, nie sprawdzałam, jestem ciekawa, już zobaczę, jak to jest w rzeczywistości, ale wtedy zaproponowałam, aby część tego parkingu od strony właśnie Kuchni Świata, ale na końcu bardziej przy ulicy 1 Maja, zaprojektować parking rowerowy. Czyli nie cała ta ulica byłaby parkingiem na samochody, ale żeby końcówka tej ulicy, praktycznie przy 1 Maja, aby tam móc postawić właśnie stojaki, aby zrobić wręcz taki parking rowerowy. Nie wiem, powiem szczerze, nie wiem, czy zostało to zrobione, ale mam nadzieję, że tak, dlatego że w centrum miasta taki parking rowerowy zdecydowanie by się przydał i mam nadzieję, że tę moją propozycję wzięto pod uwagę. Ja myślę, jeszcze dodając, że też na ostatniej sesji na temat, dyskusja była na temat ścieżek rowerowych. I też parkingów rowerowych. Tak, parkingów i nie pamiętam, kto z radnych podniósł tą kwestię, aby przy tak już ładnie rozwijającej się sieci ścieżek rowerowych pamiętać o zwykłych stojakach na rowery. Mówię zwykłych, bo one tak naprawdę niewiele kosztują. To jest paręset złotych za taki stojak, stelaż. Żeby przy obiektach użyteczności publicznych tych i naszych samorządowych i państwowych to postawić. Chociażby tam, na tym placu. To nie jest duży koszt tak naprawdę zrobienia parkingu rowerowego. Znaczy ja nie wiem, jakie to są koszty, ale akurat w czasie wakacji miałam okazję rozmawiać z panią prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ponieważ wiem, że były miasta, między innymi Olsztyn w naszym województwie, to powiedziała właśnie pani prezes, które korzystały ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na parkingi rowerowe. Rozmawiałyśmy, czy jest to możliwe w przyszłym roku. Pani prezes powiedziała, że jak najbardziej, szczególnie jeżeli samorząd napisze pismo z prośbą, aby to znalazło się w priorytetach funduszu i wtedy nie jest to problem, dlatego też o tym mówiłam wczoraj na sesji, ponieważ taką rozmowę przeprowadziłam, wiem, że jest to możliwe i mam nadzieję, że właśnie szczególnie przy budynkach użyteczności publicznej, że takie parkingi powstaną. To zostawiam na chwilę centrum. Centrum mamy ładne, ale nie wszędzie w Giżycku jest tak ładnie, a przede wszystkim nie wszędzie jest bezpiecznie. Chodzi mi tutaj o skrzyżowanie ulicy Obwodowej z ulicą Świderską. Tam ronda nie ma. Ronda są w wielu miejscach, ale tam właśnie tego ronda zabrakło. Czy nie powinno być tego, żeby najpierw tam powstało te rondo? Bo opinie mieszkańców są jednoznaczne. Tam jest niebezpiecznie, z roku na rok jest coraz bardziej niebezpiecznie, a miasto no wciąż jednak z tą inwestycją zwleka.
Pani Małgosiu? Możemy wzdychać tylko i tak oboje właśnie wzdechnęliśmy z moim kolegą. Sprawa jest nam doskonale znana od lat. Ja powiem wręcz, że tak naprawdę dla mnie to jest sprawa patowa na dzień dzisiejszy, dlatego że... Pewna niemoc zapanowała. Tak, ale uważam po tych latach wymiany jednak pism z generalną dyrekcją, jest to bezsilność. Ja zresztą niedawno miałam okazję rozmawiać z przedstawicielem generalnej dyrekcji, który powiedział bardzo wyraźnie, i tu chyba nie można oszukiwać mieszkańców, ja nie mam pomysłu, jak to rozwiązać, ale powiedział bardzo wyraźnie, nie liczcie na to, że do momentu wybudowania nowej obwodnicy generalna dyrekcja zgodzi się na wybudowanie tam ronda. I nie jest to nasze widzimisię, ponieważ faktem jest, że akurat w tym przypadku radni i poprzedniej kadencji, i tej kadencji, naprawdę to był temat, który był chyba najczęściej poruszanym tematem, i na ile mogli w ramach swojej kompetencji, na tyle usilnie pisali, mówili, występowali z różnymi wnioskami dotyczącego tego ronda. I tutaj generalna dyrekcja wielokrotnie odpisywała, że tego nie zrobi do momentu, kiedy nie będzie projektu, dopóki nie będzie obwodnicy, i tak należy to przyjąć. Ostatnio nam, zresztą właśnie w tej rozmowie usłyszałam, że tu i tak zrobiono coś takiego jak ten prawoskręt, który jest... Czy on nas zadowala? On nas nie zadowala, ponieważ wszyscy korzystamy z tego. Ja, żeby skręcić z ulicy, jadąc ze Świder, tak? Chcąc pojechać w lewo, to ja... Przepuszczasz wszystkich. Nie. Zdecydowanie szybciej. Skręcić w prawo, to jest w ogóle jakiś paradoks, ale taka jest prawda. Ja skręcam w prawo, dojeżdżam do ronda na Wojska Polskiego, tak robiłam w sezonie, zaliczam rondo, i wracam z powrotem na osiedle na Królowej Jadwigi. 2 kilometry prawie? Po prostu, ale ja wiem, dłużej. Że ja w ten sposób szybciej dostanę się do domu. Dlatego tutaj mówmy otwarcie, tego ronda na pewno nie będzie. My rozmawialiśmy o tym, żeby może były inne formy zastosowane, może faktycznie sygnalizacje. Nie jest to w kompetencjach zdecydowanie miasta, powiatu, więc to też bądźmy szczerzy. To są tylko i wyłącznie kompetencje generalnej dyrekcji, która do momentu ruszenia z pracami na obwodówce, jestem pewna, że nic z tym nie zrobi. Drugim takim skrzyżowaniem, też newralgicznym, gdzie mieszkańcy sygnalizowali trudności w zjeździe z tego skrzyżowania, to jest skrzyżowanie ulicy Suwalskiej Zawodowo, wjazdem w kierunku na Sulimy i Kożuchy. To też jest tam trudna sytuacja, więc w tej chwili już część mieszkańców wjeżdża w dzielnicę przemysłowo-składową i tam sobie wcześniej włącza się do ruchu na szosę obwodową i potem jedzie z powrotem w kierunku tego skrzyżowania. Tutaj samorząd miasta oprócz rozmów, monitorowania, rozmów formalnych, nieformalnych, bo nie ukrywamy, że też takie przeprowadzaliśmy, bo czy to burmistrz, czy starosta, czy my radni, znamy tutaj ludzi, którzy odpowiadają za, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, za sieć na terenie naszego województwa, ale tak jak tu Małgosia powiedziała, jesteśmy jakby niemocą ogarnięci od lat. Z racji kompetencji. Możemy prosić, proszę pamiętać, że ulica Nowowiejska to jest ulica powiatowa, a ulica Świderska to jest ulica powiatowa, a szosa obwodowa leży w połowie w granicy administracyjnej miasta, a w połowie w granicy w jakiejś części administracyjnej gminy. Tam zaraz przy tym skrzyżowaniu, więc właścicieli gruntów i właścicieli tych ulic jest kilku i... Tak naprawdę dotyczy to serca tego skrzyżowania, czyli szosy obwodowej, gdzie nadzór zarządczy ma generalna dyrekcja. I tu bez jej dobrej woli, bez jej jakby zainteresowania się tą sprawą nie zrobimy. Ale ona się nie zainteresuje jednym skrzyżowaniem, gdzie w perspektywie, no już dosyć historycznej perspektywie, bo 8 lat tą obwodówką niestety nieszczęsną na etapie projektowania w tej chwili a zajmujemy się, no ale nic nie zrobi nam tutaj. Ale jest to najbardziej newralgiczny punkt w tej chwili w mieście. W tej chwili tak. Taka prawda. Proszę też jeszcze o jednym pamiętać. Powstanie już niedługo w okolicach Spytkowa i Świder wielkie składowisko odpadów. Wielkie samochody. I wielkie samochody będą tam jednak w ulicę Świderską wjeżdżały, wywożąc na to składowisko nasze śmieci, które produkujemy.
Jest to jedno z trzech składowisk ujętych w takim planie wojewódzkim i tutaj nie tylko nasze śmieci miejskie będą składowane, ale w promieniu kilkudziesięciu kilometrów będą zwożone. I tam się ruch dopiero zwiększy, więc ja myślę, że za 2-3 lata, nawet jeśli nie powstanie szosa obwodowa, to prędzej czy później będą tak duże naciski ze strony nie tylko nas, samorządowców, ale ze strony instytucji państwowych, że może Generalna Dyrekcja pójdzie po rozum do głowy i jakieś tam tymczasowe rozwiązanie, chociażby sygnalizacja zastosuje, bo sygnalizacja na tym etapie, czy w tym momencie, w jakim teraz jest stan tego skrzyżowania, jest tam najbardziej odpowiadająca, bo tam rondo wymagałoby naprawdę dużej inwestycji. Natomiast sygnalizacja świetna raczej nie. Tak samo jak sygnalizacja świetna przydałaby się chociażby na tym skrzyżowaniu z ulicą Suwalską. Tam, ale jeszcze bardziej nie, można byłoby zrobić. Ja myślę, po podobnym działaniu, jaka jest przy wieży ciśnień, tak, kiedy wjeżdża samochód i jest za moment aktywowany tu czujnikami wjezdni. Ale jeszcze bardziej potrzebna jest na skrzyżowaniu przy przedszkolu numer 4. To jest w ogóle ciekawa rzecz, to jest wodociągowa Jagiełę. Ach, to jest w ogóle, jeszcze. Komiczne skrzyżowanie, znaczy, tam się ludzie gubią i bardzo często dochodzi do stłuczek. Ale właśnie, i tak mnie zaciekawia, to jest dziwne, dlatego że jest to skrzyżowanie z bardzo dobrą widocznością. Tak. A tam jest bardzo dużo stłuczek. Ale tam akurat spowodowane jest to wielkim ruchem. Mhm. Tam ludzie śpieszą do pracy, do przedszkola i tam jest tylko tak, oby się wcisnąć. I tam, powiem szczerze, dla bezpieczeństwa, ze względu na ruch, tutaj nie brak widoczności i tak dalej, ze względu na duży ruch, faktycznie tam sygnalizacja by się przydała. A więc jak nasza dyskusja tu pokazuje, jest kilka miejsc w mieście newralgicznych, w których sygnalizacja by się przydała. I mamy nadzieję, że jeszcze za naszej kadencji tutaj, a przynajmniej w części miasta, w części tych skrzyżowań, taka sygnalizacja powstanie. No będziemy dalej o to zabiegać i prosić, monitorować. Tylko na to jesteśmy w tej chwili skazani. Tak więc, to jest pełna racja, to jest pełna zgoda. Tak więc poczekamy na sygnalizację, na rondo pewnie trochę dłużej, ale już doczekaliśmy się nowej stołówki przy Zespole Szkół nr 1 na Wilanowie. Nowa stołówka została oficjalnie otwarta w tym tygodniu z udziałem pani burmistrz między innymi. 200 dzieci będzie mogło z niej skorzystać. Już korzysta. Pierwsze obiady już zostały wydane, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Jest 20 dzieci, tak, na liście rezerwowej, która wciąż na te posiłki będzie musiała czekać. Pani Małgosiu, na ostatniej sesji Rady Miasta poruszała też ten temat. Temat związany z liczbą zatrudnionych tam osób. Tam są tylko podobno dwie osoby, tak, które obsługują kuchnię. Półtorej. Ja może troszkę się cofnę historycznie, dlaczego też stołówka. W 2005 roku, kiedy Rada jeszcze wcześniejszej kadencji pracowała, opracowaliśmy jako radni, bo strategię. To była strategia rozwoju oświaty w mieście. Mhm. I tam wydyskutowaliśmy istotną rzecz, że w giżyckich szkołach chcemy, aby były stołówki, a nie catering. I to jest dla mnie rzecz taka bardzo ważna, bardzo historyczna. Były różne argumenty, była pełna zgoda i ujęliśmy. To jest o tyle istotne, że w poprzedniej kadencji, kiedy była dyskusja, czy stołówka, czy catering, była pełna zgoda radnych, że jeżeli mamy strategię rozwoju oświaty, w której bardzo, bardzo wypukliliśmy sprawę jednak funkcjonowania stołówek, że jednak ta stołówka ma być i nie przyjmujemy rozwiązania typu catering. Więc tu też była pełna zgoda rady. Natomiast co do tego pytania, to nie jest problem tylko zespołu szkół numer 1, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Tak naprawdę jest to w ogóle problem polskich szkół, zaznaczam świadomie polskich szkół i w ogóle jednostek samorządowych w związku z różnymi problemami finansowymi. To jest w ogóle taka duża ciekawostka, że polskie szkoły, czy też w ogóle jednostki miejskie mają z roku na rok coraz więcej zadań. Ktoś, kto nie pracuje w samorządowych jednostkach. Wszystkie szkoły. Właśnie. Wszystkie. Dlatego każdy mówię, poziom. Prawda? To niezależnie od poziomu. Ha. Dlatego ja mówię o pewnej sytuacji, która jest w Polsce. Czyli jest coraz więcej zadań, natomiast nie przybywa nam pracowników, a wręcz odwrotnie często ubywa, ponieważ jest niż, prawda? Czyli jest mniejsza subwencja. I taka sytuacja jest właśnie w Zespole Szkół nr 1, kiedy szkoła, która ma budynek szkolny, ma obiekt,
wielki, nowy, czyli salę gimnastyczną, ma w tej chwili stołówkę, jest pani dyrektor, jest pani sekretarka, nie ma kierownika gospodarczego, więc ktoś za te dachy musi odpowiadać, a za kadry też odpowiada dyrektor. Ja mówię niekiedy tak prześmiewczo, ale po prostu znam to wszystko jakby z autopsji. I w tym momencie jest stołówka, 200 obiadów, to nie jest mało obiadów. I tak jak powiedział Czarek, półtora etatu kucharki, półtora etatu, ponieważ jedna z pań pół etatu jest, na pół etatu jest intendentką, no bo ktoś musi, oprócz tego, żeby robić zamówienia, jeszcze. No już w tej chwili się nie dowozi, ale proszę Państwa, odprowadzić wbrew pozorom ogromną ilość papierów. To nie jest tak, a mało tego, układanie jadłospisu z przestrzeganiem norm, które sprawdza sanepid, bo to są jednak dzieci. I tak, to jest też przed tym ważne. I tak, to robi intendentka. Tak, intendentka. Oczywiście, tak. Że utrzymanie pracowników to też jest związane z subwencją, więc niestety liczba dzieci się kurczy. W związku z tym kurczy się subwencja, ale są nowe zadania, prawda? Teraz tak jak stołówka. I ja mam świadomość i ja rozumiem, panią burmistrz, że no, to nie jest worek bez dna. Więc natomiast chociażby ta 20 dzieci. Właśnie z tego powodu 20 dzieci nie. Kto wie, może byłoby tych dzieci więcej jeszcze. Może nie tylko 20, może jeszcze więcej, prawda? Mówię, to jest problem generalnie nie tylko zespołu szkół i nie tylko giżyckich szkół. To jest problem tak naprawdę polskich szkół, w których jakby małą ilością pracowników trzeba wykonać wszystkie zadania. Okej, nie ma sprawy, ale w pewnym momencie zaczyna się popełniać błędy i to błędy bardzo istotne, a wtedy już jest źle. Rząd wymyśla i ceduje na samorządy wiele zadań, tak. A nie za tym nie idą... nie idzie za tym finansowe wsparcie. To jest taki klasyczny przykład. Dokładnie. Problem. Proszę zobaczyć, co się stało z przedszkolami niedawno. W skali kraju wybuchła jakaś bomba, czyli to bańka mydlana pękła. Okej, okay. Zapewniamy opiekę przedszkolną, ale proszę pamiętać, że do opieki przedszkolnej, ale to jest przykład, ale, nie? Ale powiedzmy wyraźnie, ponieważ mieszkańcy nie wiedzą, rząd nie finansuje psuje opieki przedszkolnej. Dokładnie, chciałem o tym powiedzieć, że subwencja oświatowa jest tylko na uczniów szkół. Oczywiście rząd finansuje w tej chwili sześciolatki, czyli te dzieciaki, które wcześniej były w przedszkolu, teraz już są objęte obowiązkiem szkolnym. Ja prowadziłem stołówkę u siebie w szkole do 2009-2010 roku, więc... wiem, jak to funkcjonuje i naprawdę ja podziwiam panie pracujące w kuchni we dwie, które muszą przygotować trzydaniowy obiad, bo to jest zupa, drugie danie i jakiś deser, kompocik, ale to trzeba wszystko przygotować. Mało tego, jak idziemy do restauracji, to my u kelnera czy kelnerki zamawiamy i za 20 minut mamy, ale nie wiemy, jak tam na kuchni praca wre. Tak samo tutaj, posyłamy dziecko do szkoły, i wydaje nam się, że jak zapłacimy tak zwany wsad do kota, bo to też o tym trzeba powiedzieć, tak. Rodzic ponosi opłatę, bo jest to umocowane prawnie, w takiej wysokości w 50% kosztów funkcjonowania, nie. Czyli tak zwany wsad do kotła. Tylko i wyłącznie wsad do kotła. Natomiast czyli produkty zakupione... koszty zatrudnienia, jak koszty wytworzenia, przepraszam, tego obiadu, spoczywają na budżecie szkoły. Czyli na samorządzie. Na samorządzie. To jest dopiero początek roku. My mamy tak naprawdę trzeci tydzień mijający września, więc ja bym na razie jeszcze nie robił z tego wielkiej tragedii. Tak. Być może tutaj pani burmistrz nam powiedziała, że dogłębnie przeanalizuje środki, jakie jeszcze posiada w budżecie szkoły i w Miejskim Zespole Obsługi, czyli w tej części tak zwanej oświatowej naszego budżetu. I być może znajdą się pieniądze chociażby na pół etatu, na zatrudnienie dodatkowej osoby, co pozwoli zwiększyć, mówiąc kolokwialnie, moce przerobowe i ilość przygotowanych obiadów. Ale jeszcze o czymś jednym chcę wspomnieć. 10 lat temu, jak dobrze pamiętam, czy 8, mogę się pomylić, był 2002 albo 2003-2004 rok, do tego roku jeszcze obowiązywały limity, pamiętasz, Małgosiu, limity na ilość metrów kwadratowych powierzchni dla osób sprzątających, no tak. I ilość obiadów, jaką może przygotować jedna osoba w kuchni. Taki stary dzień był. Ale tak było, takie limity jeszcze były. Pamiętam. Jeśli byśmy wrócili do tych limitów, to faktycznie okazałoby się, że w takiej stołówce, która ma przygotować minimum 200 obiadów, to powinno pracować nie dwie osoby zatrudnione na półtora etatu, tylko powinny pracować cztery osoby zatrudnione na cztery etaty. Bo tak naprawdę jedna osoba jest w stanie rzetelnie i dobrze przygotować około 50 obiadów.
Czyli przy 100 obiadach, dwie osoby zatrudnione, przy 200, cztery. No ale niestety, chyba tak jak mówię, w 2002 roku zlikwidowano ten przepis prawny. Podobnie z paniami sprzątającymi. Kiedyś był limit 300 czy 300 metrów kwadratowych. Ale były limity. A w tej chwili nie ma limitów i jest taka sytuacja, że panie sprzątające mają 500-600 metrów kwadratowych powierzchni do sprzątania, bo to nie jest tylko podłoga. Proszę państwa, to są szyby, to są ściany, więc jest co w szkołach sprzątać. I to są dzieci, które marzą. Natomiast dobrze, że mówimy o tym temacie, bo to jest tak naprawdę początek dyskusji, którą będziemy toczyć przez następne lata. Dlatego, że ten niż, który był do tej pory w szkołach podstawowych, on jeszcze jest. Natomiast w tej chwili wszedł do gimnazjów. Natomiast budynki zostały te same, prawda? Czyli te same powierzchnie do sprzątania i tak dalej, i tak dalej. Ale w związku z mniejszą liczbą uczniów jest też niższa subwencja. I teraz będziemy toczyć wiele dyskusji, czy której szkołę zamknąć, czy nie. Czy może szkoły będą szukały innych pewnych profili, co nie jest łatwe, tak mówię, oczywiście profile w cudzysłowie, bo w przypadku szkoły podstawowej, w przypadku gimnazjum. Jaki to profil? Tak, dlatego ja sobie powiedziałam w cudzysłowie, ale na zasadzie to jest to, co stworzyło gimnazjum numer 2. Ja jestem dumna z tego, bo od razu będę się chwalić, trudno, mało kto wie. Klasa? Oczywiście, wiem. Wiedziałeś? Wiedziałem. Bo... Klasa pożarnicza, ratownicza z moim pomysłem. Moim, ale we współpracy z panem Krzysztofem Kroszkiewiczem, który w tej chwili jest komendantem w Mrągowie. Pracowaliśmy nad tym kilka miesięcy, zaproponowaliśmy to panu dyrektorowi, zaproponowaliśmy to pani burmistrz i bardzo się cieszę, że nie musieliśmy długo namawiać. Z kilku powodów proponowaliśmy to, ale jednym z argumentów, które podawałam, to było właśnie to, że w tych czasach musimy zaproponować oprócz nauki, która jest obowiązkowa podstawa programowa, pewne formy, które przyciągną młodzież, chociażby z gmin ościennych. Nie oszukujmy się, tu jest już konkurencja. Walka tak, bardzo o klienta, dużo mówiąc dzieci uczy się językiem handlowym. My musimy mieć coś, co zaproponujemy. Ja cieszę się, że ta klasa powstała. Będę monitorować to, jak to wygląda i jak to funkcjonuje. Stąd też już kilka miesięcy temu był mój pomysł, aby w klasie pierwszej szkoły podstawowej powstała klasa taneczna. Po prostu klasa taneczna, która będzie tak powiedzmy naszą klasą eksportową, a po drugie dzieciaki będą mogły tańczyć, one to uwielbiają. No w tej chwili nie mamy instruktora tańca w Giżycku, bo to musi być ktoś, kto kocha taniec. Chyba by się znaleźli. No więc mam nadzieję, że jeśli byśmy to rozpowszechnili, to ideę to ale tak. To jest właśnie tyle istotne, że sprawa w ogóle oświaty i sprawa właśnie zatrudnienia w oświacie, to będzie temat, będziemy często wracać do tego i to będzie często temat ostrych dyskusji i ścierania się różnych poglądów. To będzie temat, który zdominuje nasze dyskusje między innymi nad budżetem, dlatego że nie zapominajmy w tej chwili w każdym samorządzie, począwszy od gminy, a skończywszy na powiecie, dział oświata stanowi 40-50, a nieraz w niektórych gminach 60% kosztów w budżecie wydatkowanych. To nie są małe kwoty. U nas w naszym mieście w ostatnich latach bardzo mocno wspieraliśmy jako radni inwestycje w oświacie. Tak. Praktycznie w każdej szkole inwestycje się dokonały. Patrząc z perspektywy 6-7 lat, co to widoczne zmiany? Co widoczne zmiany, począwszy od termomodernizacji, a skończywszy na już rozbudowach. Więc powoli, uważam, będziemy od strony takiej inwestycyjnej i infrastruktury w szkołach mieli już taki bardzo dobry, czy właściwie już mamy bardzo dobry poziom standard i trzeba będzie zająć się to, o czym mogę się mówić, tą stroną taką, już więcej środków może przeznaczać na te zajęcia dodatkowe, na takie wsparcie, na pomysły nauczycieli, ale też szukać możliwości, aby organizacje pozarządowe, chociażby stowarzyszenia, które mogą działać przy szkołach, zdobywały na rzecz szkół pieniążki. Są takie stowarzyszenia, nomen omen, mogło się w szkole z tym stowarzyszeniem, przecież my jako Szkoła Policjalna współpracujemy i można sięgnąć po środki. To nie są duże, to jest czasami kilkanaście tysięcy, może być 20, 30, ale to są pieniądze, które właśnie są przeznaczone na te zajęcia dodatkowe. I one, te stowarzyszenia tak naprawdę ułatwiają
pracę dla samorządu, bo samorząd nie musi w tych pieniędzy szukać w budżecie i przeznaczać. Może je przeznaczyć, nie wiem, na remont chodnika, ulicy. Czyli tak naprawdę stowarzyszenie działa nie tylko wówczas dla dobra szkoły, ale działa dla dobra całej społeczności, dla całego miasta. A więc zachęcajmy również nauczycieli do tego, by w szkołach razem z dyrektorami zastanowili się, czy nie stworzyć stowarzyszeń i w tym kierunku nie poszukać wsparcia finansowego, co odciąży nasz budżet. Tak, zmieniamy temat i przyspieszamy, bo zostało nam tylko 20 minut, więc a lista tematów jeszcze dość spora. W Pulsie Giżycka poruszamy tematy z ostatniego tygodnia, ale ja wrócę do wydarzenia sprzed 2 tygodni. Odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli miasta Alytus na Litwie na temat współpracy szkół zawodowych z prywatnymi przedsiębiorcami. Państwo oboje byliście podczas tej konferencji. Proszę powiedzieć, czego ona szczególnie dotyczyła i czym skutkować będzie na przyszłość? Konferencja ta jest elementem projektu unijnego, który jest prowadzony przez Starostwo Powiatowe. Projektu, który ma zadanie zbliżyć do siebie Polskę i Litwę, tak można w skrócie określić. Projektu, który jest nastawiony na rozwój szkolnictwa zawodowego w oparciu o modernizację bazy szkół zawodowych, zarówno na terenie Polski, jak i na terenie Litwy, jak również w oparciu o współpracę między szkołami a pracodawcami. Byliśmy przez 2 dni jako dyrektorzy szkół powiatowych uczestnikami tejże konferencji. Przyjechała dość liczna delegacja władz miasta Alytus, z którym to miastem powiat giżycki ma podpisaną współpracę, i przyjechali również przedsiębiorcy. I mieliśmy okazję tutaj w grupach z przedsiębiorcami spotkać się i pokazywać im różnego rodzaju inwestycje. Jest to dobry sygnał dla naszych szkół zawodowych, żeby szukać być może w przyszłości nie tylko miejsc praktyk zawodowych czy praktycznej nauki zawodu na terenie Polski, ale na terenie Litwy. To nie jest daleko, to jest raptem 120 km, 130 jesteśmy już po stronie litewskiej. Już te pierwsze takie jaskółki są, bo uczniowie agrobiznesu, mówię w skrócie o szkole kształtowania środowiska agrobiznesu, już tam takie praktyki tygodniowe odbywali w tym roku. To jest dobry początek. My liczymy na to, że współpracę nawiążą przy okazji przedsiębiorcy nasi, giżyccy, czy z powiatu giżyckiego, z przedsiębiorcami Alytusa, okręgu Alytus. Alytus jest dużym miastem, liczy prawie 70? O, dużym, no ponad 60 tysięcy. Przypomnę, że w tym roku w Alytusie w pięknej hali były rozgrywane mistrzostwa Europy w piłce koszykowej. Też widzieliśmy tą halę, widzieliśmy przygotowania do tych mistrzostw. No, robi wrażenie. Bardzo cenny projekt. Projekt, który został napisany przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych. Warto o tym mówić. Jest to projekt edukacja zawodowa w rejonie transgranicznym, kluczem do rozwoju przedsiębiorczości. Jakoś tak. Jakieś skomplikowane nazwy. Znaczy, ja siedzę w tym projekcie od samego początku, więc dlatego też mogę o tym mówić. Dlaczego bardzo cenny projekt? Po pierwsze, dzięki temu, to jest w ogóle projekt, na który pozyskano pieniądze z programu Polska-Litwa, to o czym właśnie już powiedział Czarek. Z kilku powodów projekt jest, uważam, bardzo istotny. Po pierwsze, na terenie Alytusa i na terenie Giżycka duża część pieniędzy została przeznaczona na infrastrukturę. Na przykład na terenie Alytusa w takim centrum zawodowym zakupiono, z tego co pamiętam, stację diagnostyczną do samochodów, do zawodu właśnie mechanik, komputeryzowaną i tak dalej, prawda? A także wyposażenia innych pracowni. Natomiast na terenie Giżycka, w tej chwili Państwo mogą zobaczyć, na ulicy 1 Maja jest remontowany budynek Centrum Kształcenia Praktycznego. To jest budynek po byłych warsztatach Zespołu Szkół Elektrycznych. W głębi za policją. Tak. I nie dość, że on jest remontowany, to ma być wyposażony właśnie z tych środków w bardzo specjalistyczny sprzęt. To jest jeden powód. Drugi powód, wymiana doświadczeń pomiędzy dyrektorami, wymiana uczniów, praktyki zawodowe, uczniów szkół zawodowych. Ale trzecia rzecz, która jest, uważam, chyba, jeżeli chodzi o takie dalekosiężne cele, najbardziej istotna, czyli nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. My byliśmy bardzo ciekawi, kiedy ten projekt był tworzony i kiedy rozpoczynaliśmy jako placówki powiatowe, jakie będzie zainteresowanie przedsiębiorców. Okazało się, że wcale nie mało, bo po pierwsze celem jest kojarzenie przedsiębiorców i dlatego też nasi przedsiębiorcy byli z nami w Alytusie, a przedsiębiorcy litewscy przyjechali tutaj.
Ale jest jedna jeszcze rzecz, o której może się nie mówi, ale bardzo istotna. Otóż w ramach projektu będzie zatrudniona osoba, która będzie wyszukiwała zamówienia publiczne w Alitusie i przekazywała to poprzez stronę internetową, podejrzewam, to jest w tej chwili na etapie tworzenia, przedsiębiorcom giżyckim. Natomiast z drugiej strony będzie też odwrotnie, tak. Czyli będą wyszukiwane zamówienia publiczne u nas, przekazywane informacje, bo to chodzi, informacje dla przedsiębiorców litewskich. Więc to jest już coś konkretnego, co ma być konkretnie takim wymiernym efektem współpracy dla przedsiębiorców. A jeszcze jednym takim elementem tego projektu ma być prezentowanie przedsiębiorców litewskich u nas, a naszych w naszym właśnie tym partnerskim mieście w Alitusie, czyli uczniowie szkół zawodowych mających praktyki u swoich przedsiębiorców przygotowują prezentację i prezentują wystawę, prezentują ich wyroby albo zdjęcia tych wyrobów i w ogóle sam profil firmy w Alitusie i prezentują także u nas. Także to chyba jest taki pierwszy projekt, w którym udało się zaangażować przedsiębiorców i w ogóle projekt, który ma na celu powiązanie tego szkolnictwa zawodowego, teoretycznego z tym szkolnictwem praktycznym. I to jest bardzo cenne i o tym należy mówić, bo chyba jeszcze za mało promowany jest ten projekt. To jest ogromna wartość, właśnie ten udział przedsiębiorców w tym projekcie. To trochę jeszcze popromujmy ten projekt, bo to bardzo ważne. Ale króciutko. Tak, króciutko. Tutaj zwracam się do naszych przedsiębiorców, którzy jeszcze nie słyszeli o tym projekcie. Zarówno w Alitusie, jak i w Giżycku funkcjonują te same branże gospodarki. Branża budowlana, branża z zakresu hotelarstwa, z zakresu gastronomii, z zakresu produkcji budowy maszyn. W Alitusie jest specjalna strefa ekonomiczna, gdzie są ulokowane duże zakłady i tam mają zainwestowane pieniądze firmy z Argentyny, jak pamiętam, z Włoch, czyli naprawdę z dalekich krajów. Tak, prężnie to działa. To prężnie to działa. A zatem jeśli ktoś jeszcze z naszych przedsiębiorców tutaj w powiecie giżyckim nie słyszał o takiej możliwości, serdecznie zapraszamy w imieniu koordynatora projektu właśnie, zarządzającego. Może od razu trzeba powiedzieć. Osobą zarządzającą czy koordynującą projekt jest dyrektor powiatowego zespołu obsługi szkół i placówek oświatowych, pan Kazimierz Ambroziak. Więc bezpośredni kontakt z zespołem albo z panem Kazimierzem Ambroziakiem tutaj ułatwi być może na przyszłość naszym przedsiębiorcom wejście, ekspansję na rynek litewski, bo nie ukrywajmy, to ma temu służyć. I odwrotnie, Litwini są zainteresowani wypełnić może pewne nisze, które tutaj są, jeśli chodzi o wyroby, produkty, których na przykład nasi rodzimi przedsiębiorcy nie produkują. Ja tutaj podzielam to, co Małgosia powiedziała. Jestem pełen uznania i liczę na to, że odniesiemy jako powiat sukces. Tak naprawdę sukces gospodarczy wszystkimi naszymi gałęziami, gospodarczo i oświatowo. Teraz o sporcie. Powstał w Giżycku nowy organ, Społeczna Rada Sportu, organ opiniotwórczy, który ma doradzać Radzie Miejskiej na przykład w kwestiach sportowych. W piątek odbyło się pierwsze zebranie tejże rady. Jak Państwo oceniacie powstanie tej inicjatywy i czy rzeczywiście taka rada jest w Giżycku, jest też Radzie Miejskiej potrzebna? Wykaże się nie wiedzą. Wczoraj chyba też. Nie, ja o tym, że taka rada ma powstać, tak. Słyszałem, natomiast ukrywam, że jestem zaskoczony tym, że ona już powstała, bo sygnały, że ma powstać, docierały do nas. W piątek było zebranie z kandydatami do tej rady, było 12 osób, właśnie z 12 osób ma się składać ta rada. Tak, to są działacze sportowi z Giżycka, z różnych dyscyplin sportowych. Kiedyś taka rada funkcjonowała lat temu, chyba z 8 czy 9. Z różnych powodów, o których może teraz nie warto już mówić, bo to zaszłość, przeszłość, umarła śmiercią naturalną. Ja mam nadzieję, że te osoby, które teraz weszły do rady, tchną trochę innego ducha w jej działalność. Myślę, że warto, żebyśmy mieli takiego partnera do rozmów na temat sportu, tym bardziej, że tak jak mamy strategię rozwoju oświaty, tak też i mamy strategię rozwoju sportu, którą warto o głosy ludzi związanych bezpośrednio ze sportem wzbogacać. Ja osobiście nie tyleż lubię, ale mam pełen szacunek słuchać ludzi mądrzejszych od siebie, a nie na wszystkich dziedzinach się znam. Na sporcie trochę, ale są dziedziny sportu, które są mi obce. Więc
Na pewno, jeśli taka rada się już ukonstytuowała, liczymy na to, że nawiąże kontakt z Radą Miejską. Wszyscy radni na pewno z otwartymi ramionami i przyjmą ich głosy i będziemy się wsłuchiwać w to, co mają do zaproponowania. Tym bardziej, że baza sportowa nam się bardzo ładnie powiększa w mieście, więc no siłą rzeczy taka rada będzie miała co robić. Pod jednym warunkiem. Tak. Pod jednym warunkiem, że nasi działacze sportowi będą potrafili unieść się ponad interesy poszczególnych klubów. Ja tutaj akurat ze wszystkim, to jest w każdym zdaniu zgadzam się z przeszłość, o której nie chciałam mówić. To jest właśnie to, co spowodowało. Ale uważam, że to jest chyba najbardziej istotne. Dlatego, że oczywiście będzie w przyszłym roku aktualizowana strategia rozwoju sportu i znowu będą dylematy, które sporty uważamy za wiodące, które nie. I temu właśnie ta Rada Społeczna Sportu będzie miała ogromne znaczenie, bo to są ludzie, którzy siedzą w sporcie, którzy znają środowisko sportowe i ja mam nadzieję, że właśnie będą potrafili unieść się ponad te interesy poszczególnych klubów i spojrzeć na sport w mieście troszkę z boku i bardzo obiektywnie. I dlatego podpisuję się pod tym, może nawet i dobrze, że nie ma tam radnych. My jakby będziemy robić swoją robotę, będziemy konsultować pewne rzeczy, a tam może właśnie niech wypowiedzą się ci, którzy tym sportem się zajmują. A teraz pytanie trochę z innej beczki. Czy wiedzą Państwo, kim był Roger Gemmer? Po lekturze ostatniego wydania Gazety Giżyckiej i po pewnych rozmowach z osobami, które zdały osobiście pana Rogera Gemmera, tak? Mm-hmm. Dobrze wymawiam to z francuskiego. Chyba tak. Z francuskiego jest trochę trudno. Z francuskiego nie jestem, ale chyba tak się Gemmer, wymawia. Czy Gemmer, to nie wiem. Gemmer chyba. Gemmer. Przypomniałem sobie, kim był ten pan. Szkoda, że niewiele się o nim mówi, o jego zasługach dla miasta Giżycka. I znów tutaj powinniśmy my jako radni też po części bić się w piersi, że nie zajęliśmy się tą sprawą wcześniej, bo zapewne chodzi o to, co jest związane z parkiem. Tak, chodzi mi tutaj głównie o park, który mieszkańcy Giżycka oczywiście kojarzą lokalizację, ale już samą nazwę już niekoniecznie, bo naprawdę niewiele osób wie, kim był Roger Gemmer. To się wiąże w ogóle też z czymś, o czym wczoraj mówiłam w trakcie sesji. A propos 400-lecia miasta. Czy obchody miasta to tylko są imprezy, koncerty? To zresztą, czego oczekuje większość mieszkańców, ja to doskonale rozumiem. Ale może właśnie obchody i to okrągła rocznica są okazją do tego, aby pokazać to miasto z troszkę takiej innej, może mniej znanej, troszkę tajemniczej strony. Te tablice, właśnie nie pomniki, ale proste, czytelne tablice, które pokażą ślady zacnych ludzi w mieście. To, o czym mówiłam wczoraj w trakcie sesji, pomniki przyrody, bo to jest ciekawe, że my nie mamy świadomości, nie wiemy w większości, że w lesie miejskim są trzy pomniki przyrody chociażby, nie? A w ogóle Giżycku jest jeszcze więcej. I tu możemy zrobić quiz, prawda, ile jest pomników przyrody w mieście. Właśnie dobrze byłoby, aby była to okazja do pokazania miasta troszeczkę z takiej innej strony. Nie od strony tylko mostu obrotowego, nie tylko od strony twierdzy, czy też wieży ciśnień, ale od tej troszkę takiej nieznanej strony. I właśnie tutaj Roger Gemmer, osoby, które znają, mówią, że to był wielki przyjaciel Giżycka i właściwie kiedy przestał pełnić funkcję. W latach 90. Tak. Wtedy tak naprawdę zupełnie zanikła jakakolwiek współpraca z Francuzami, bo to było z jego inicjatywy to, że gdzieś tam ten kierunek francuski był. Nad Loirą. Tak, więc... Ale mówię, to jest bardziej taka dyskusja do tego, czy znamy swoje miasto i czy promując miasto na zewnątrz, czy dobrze je promujemy swoim i pokazujemy je własnym mieszkańcom, a nad tym trzeba popracować. Czyli reasumując, nazwa właściwa, tak, ale promocja już niekoniecznie. Informacje w ogóle o tej osobie. Się, ale myślę, że nie powinniśmy co do nazwy tutaj mieć jakichkolwiek wątpliwości, a rada poprzedniej kadencji, znaczy poprzedniej, to było w latach 90. za czasów burmistrza Janka Grabowskiego, tamta rada uznała, że należy szacunkiem obdarzyć osobę zasłużoną dla Giżycka i w ten sposób uhonorować jego zasługi. Tak, bo nie ma nic gorszego. Dokładnie. Zmiana nazwy, bo kogoś nie znamy. Może właśnie idźmy w jedną stronę, dajmy możliwość poznania, prawda? Czyli niech to będzie dobrym przyczynkiem do tego, czym mogę się ja. Niech na bazie tego faktu, który zaistniał, niewiedzy wśród giżyczan, kto to był,
pójdźmy krok dalej, dwa kroki, trzy kroki do przodu. Nasz Wydział Promocji w Urzędzie Miejskim ma niebagatelne kwoty co roku przeznaczone na promocję miasta. Ja chciałbym, żeby część tych pieniędzy była przeznaczona na takie tablice. O tablicy przy parku Rogera Gemera to mówiliśmy już dwa lata temu, żeby powstała. Szkoda, że do tej pory jej nie ma. No żeby była krótka informacja. Tablica na Krzyżu Brunona też dwa lata temu we wrześniu prosiliśmy, żeby była tuż po obchodach milenium śmierci świętego Brunona, tak, w 2009 roku. I dwa lata czekamy. A te tablice to nie są dużym kosztem obarczone. Tu mało razem się zbierze, prawda? Mogę się, to jest może kwestia, to jest tak, kwestia priorytetów. Ale dwa lata temu... To jest dla nas ważne. Może teraz pani burmistrz się zasłania, że na to nie ma pieniędzy, albo w ogóle nie ma pieniędzy, bo tak naprawdę do końca nie wiemy, ile mamy pieniędzy na bieżąco, bo na papierze mamy dużo, a w rzeczywistości na koncie możemy mieć niewiele. Natomiast... Dwa lata temu już można było pewne rzeczy zrobić. To nie jest duży koszt. Ja powiedziałam wyraźnie, w budżecie Wydziału Promocji mamy prawie 600 tysięcy złotych. I jeśli stać nas na kupowanie gadżetów, długopisów, kalendarzyków, to jest też potrzebne. Ale tablica ładnie zrobiona, w dobrym miejscu wyeksponowana, to jest koszt, załóżmy, 4-5 tysięcy złotych. No uważam, że więcej nie, bo to jest tak, jakbyśmy zrobili szyld, tylko tak, ale już dawno powinno być zrobione. No, no to tylko możemy mieć pewną pretensję do władz. No tyle. Tak więc zobaczymy, czy informacja, czy tablica pojawi się na 400-lecie miasta. Jeszcze a propos 400-lecia, też mam takie pewne wątpliwości, bo podczas sesji Rady Miasta pani burmistrz zapewniła, że już częściowy program jest, ale w programie są właściwie takie rzeczy jak Mazurski Tydzień Żeglarski czy Kino Plenerowe. No, a to jednak, o tym nie wiedzieliśmy. To jednak moim zdaniem też... Bo wczoraj nie padły nawet żadne nazwy imprez, to pan redaktor wie więcej od nas. To są na stronie internetowej. To są na stronie internetowej gigrzeczko.pl. Bo jeszcze do tej pory nie było. Wczoraj podczas sesji Rady Miasta też można było zobaczyć. No nie wiem, czy to są takie ciekawe punkty tych obchodów. Właściwie to nie są żadne wyjątkowe punkty, bo takie imprezy mieliśmy w tym roku. Ale myślę, że jeszcze o 400-lecie miasta Giżycka jeszcze będzie okazja porozmawiać. Ale ja bym tylko dał tylko jedno. W 2009 roku my obchodziliśmy milenium śmierci świętego Brunona. I wtedy praktycznie od stycznia zaczynały się imprezy pod auspicjami tegoż milenium. Czasami z nazwy one przedstawiały śmieszność, bo jeśli były zawody pływackie z okazji milenium, no to chyba to nie jest to, co jest nam potrzebne. Jeśli będzie Mazurski Tydzień Żeglarski na 400-lecie Giżycka, okej, niech to będzie, ale oldtimerów, starych łodzi. Na przykład, czyli nie róbmy czegoś na siłę, nie ciągnijmy tego, jak nie rozciągajmy jak harmonika, czy nie pokazujmy jakiegoś wachlarza, którym pomachamy, a potem go zwiniemy we wrześniu, bo się już skończyło, tak? I odkładamy do lamusa, bo on już za rok nie będzie nam potrzebny. Ja byłbym za tym, żeby w obchody 400-lecia nadania praw miejskich dla miasta Giżycka włączyli się zacni ludzie, zasłużeni dla Giżycka, którzy by tą swoim autorytetem też firmowali, a takich ludzi zacnych mamy na terenie Polski poza granicami bardzo dużo. To też warto wykorzystać ich potencjał, ich kontakty, ale też chciałbym, żeby zaistniały takie pomysły, które nie będą jednorazowe, żeby to nie był przebój jednego sezonu, tylko żeby coś powstało trwałego, żeby coś dalej służyło i mieszkańcom, i przypominało tej rocznicy jednocześnie. Nawet i przypominało. Reasumując, źle by się nawet stało, i te tablice, o których mówimy. Tak, źle by się stało, gdyby do obecnych imprez dodano po prostu po okazji 400-lecia. Źle by się stało, bo to nie o to chodzi. To święto jest jest okazją do wykreowania pewnych nowych imprez, które, jeżeli się sprawdzą, mogą być czymś, co będzie marką naszego miasta. A więc może mniej wysiłku wkładać w dodawanie tutaj tej nazwy z okazji 400. Ale ja mam nadzieję, że tak będzie. Ja mam nadzieję, jeżeli został powołany zespół, który się w tej chwili zajmuje tym, to mimo że my nie wiemy jeszcze, jaki będzie harmonogram i co się będzie działo, to ja jednak mam nadzieję, że są to mądrzy ludzie, którzy mają świadomość tego, że nie można zmarnować takiej szansy. I ja jestem w stanie naprawdę bardzo cierpliwie poczekać i na początku roku, w styczniu, niech to będzie w styczniu, zapytać, co państwo zaplanowali. Harmonogram. I co będzie nowego, tak. Na co mogą liczyć mieszkańcy, turyści, a co z tego, co państwo wymyślili,
I jest szansą na to, aby kontynuować i robić to w latach także następnych. Tak więc temat 400-lecia miasta będziemy jeszcze monitorować oczywiście na bieżąco i zapewne do niego powracać. I zapewne temat... Radio Planeta obejmie patronat honorowy. A zapewne. No zobaczymy jeszcze zobaczymy. Lista Giżycka tematów... TV nad, również, nad zawodami w ping-ponga radnych miejskich, tak? Też. Może w Brydżyk, no ale... dobrze przemyślnie. Ale patronat radiowy nad zawodami ping-ponga? Ale radnych miejskich. Ale mówimy o tym, co się dzieje na sesji? Nie mówimy o tym, co się dzieje na sesji. Nieraz taki ping-pong jest uprawiany. To my mamy co miesiąc takie zawody na sesji. Ja już mówię o sporcie. Skonsultujemy to z Radą Społeczną Sportu. Dobrze. Jak najbardziej. Lista tematów długa, nie wykorzystaliśmy całej, ale myślę, że jeszcze będzie okazja. W tym Pulsie Giżycka to już wszystko moimi gośćmi. Szkoda, bo jeszcze jest wiele tematów, o których ale warto porozmawiać. Ale my się czujemy zaproszeni. Szkoda, tak, ale tak. Na pewno do tych tematów powrócimy. Powrócimy jeszcze i do Państwa, ale dzisiaj to już wszystko. Gośćmi Pulsu Giżycka byli Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani Małgorzata Czopińska. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i za cierpliwe wysłuchanie nas przez tą godzinę. I Radny Miejski Pan Cezary Piórkowski. Dziękuję obu Państwom za wizytę i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy wszystkich. Do widzenia.